Cezary Oleksiejczuk po wygranym zawodowym debiucie. Gratuluję stylu przede wszystkim, w jaki wygrałeś z Jakubem, bo naprawdę zneutralizowałeś jego wszystkie najmocniejsze strony. Tak? Czy wszystko poszło zgodnie z planem? Tak, mieliśmy taki plan, jak on będzie wchodził we mnie, skracał dystans, to bije łokcia i tam chyba dwa razy ten łokieć szedł, nie wiem czy czysto, ale wszedł, bo czułem na łokciu. I po prostu wjeżdżać w nogi, cały czas go tłamsić zapaśniczo, żeby nie dawać mu odetchnąć nawet na chwilę. I to starałem się robić i widać, wyszło, sprawdził się plan. A jak boksersko, skoro twój rywal Jakub właśnie, on stoczył około 20 pojedynków między tą przerwą w MMA właśnie, wyczułeś mniej więcej jak z tym jego boksem? No, był taki w miarę czytelny, nie mówię, że tak całkiem, bo też zaskakiwał mnie, skracał dystans, raz przestrzelił takim mocnym, to właśnie było widać, że ma tą moc w rękach, ale też tam trafiłem dwa razy frontkickiem na tułów i on tam coś pokazywał rękami, ale to, że siadło, bo czułem to na stopy, jak to siadło po prostu. Jakiś nowy twór Team Oleksiejczuk, czy możesz co nieco więcej powiedzieć, bo najwyraźniej już zmieniłeś klub i zrobiliście własny team, tak, z bratem? Tak, mamy własny team, mamy w tym teamie Roberta Roszkiewicza, mistrza od zapasów, co było widać, tutaj wiatr nam świetno przekazuje. Parter, oczywiście Marcin Malewicz, tutaj nawiązaliśmy również z nim współpracę, też był w narożniku i cenne wskazówki podpowiadał, dał obejście gardy, za każdym razem wchodziło to, co przerobiliśmy na treningu. Dietetyczka w naszym teamie też również jest, Anna Angeloni, ona mi pomaga wagę robić, dieta, treningi siłowe i oczywiście mój brat, mój główny trener. I jeszcze zapytam, nie wiem czy słyszałeś, ale po prostu cała hala dosłownie oszalała, krzyczała Oleksiejczuk. Nie wiem czy w ogóle do ciebie to docierało jakby w tym ferworze. Tak, wiedziałem, że tu będzie pół mojej hali, bo na mnie i na Marcina Łuczyńskiego przyjechali, na mojego przyjaciela. I czuć było ten doping, jak już wchodziłem do klatki, to niosło mnie, to czułem ten krzyk i to było świetne, super. Oby więcej razy się bić w Lublinie i przy takiej publiczności. W takim razie gratuluję jeszcze raz świetnego debiutu zawodowego. Dziękuję bardzo. Powodzenia.